Cześć, witajcie. Jesteśmy tutaj u Bartka na stanowisku firmy Fidobyte. Bart, pytanie takie pierwsze. No przede wszystkim gratulacje, bo sporo sukcesów było w tamtym sezonie. Jakbyś mógł powiedzieć tak, sezon w tamtym roku dla ciebie był jeden z najlepszych? Czy... Nie ukrywam, że był to najlepszy sezon dla mnie. Tak naprawdę można powiedzieć, że dwa ostatnie sezony, 2018 i 2019 rok, były sezonami, które bardzo mocno budowały moją osobę też jako osobę wędkarza takiego świecie, już bardziej doświadczonego. Tak. Bo w 2018 roku udało nam się stworzyć fajną grupę, która wyjechała na Mistrzostwa Świata do Białorusi. Tam zajęliśmy uśrednione miejsce, patrząc na całą stawkę, bo tam było 21 albo 22 drużyny, my byliśmy koło 11 miejsca plasowani. Drużynowo? Tak, indywidualnie udało mi się na dwa starty, dwójkę w sektorze zrobić na 22 osoby, więc dla mnie to też taki malutki sukces w tych całych zawodach. Ale tak naprawdę 2019 rok, starty w Grand Prix Polski, starty na Mistrzostwach Polski i oczywiście wyjazd do Portugalii, znowu Mistrzostwa Świata, ale klubowe, podkreślam. Startowaliśmy drużyną, jeszcze raz udało nam się świetną ekipę zmontować. Pozdrawiam oczywiście wszystkich chłopaków, którzy z nami byli wtedy na tych Mistrzostwach Świata, bo pojechało jeszcze poza zawodnikami trzy osoby, które nam pomagały w tym wszystkim. No tak, bo to jest jedno większe przedsięwzięcie. Dokładnie i to jest kluczowe, że była nas większa grupa, byliśmy lepiej troszkę przygotowani niż w Białorusi, wiedzieliśmy jak podejść do tych zawodów. No i tak naprawdę trenowaliśmy tam przez 3 dni. Od samych początków tych treningów no było bardzo gorąco, ale łowiliśmy karpie. No wiem, ja oglądałem właśnie, że tam temperatura dobrze dawała. 32 tak. stopnie, 33 stopnia i łowiliśmy te karpiki takie wyścigowe, które oni tam mają. Brzany też się trafiały, ale temperatura spadała powoli. I te ryby bardzo reagowały na to. I tak naprawdę pierwsze sektory były płytsze, a te ostatnie były głębsze. I ewidentnie było tak, że ta ryba schodziła po prostu na tą głębszą wodę. No i ta obserwacja pozwoliła nam jakby obrać też odpowiednią taktykę. I właśnie na jednym z ostatnich treningów, jeszcze nieoficjalnym, podjęliśmy decyzję, że będziemy trenować też uplejki, bo mogą się okazać kluczowe. Kluczowe. No i dwie osoby zostały wytypowane z naszej całej drużyny do trenowania uplejek. Bardzo fajnie nam się udało to wszystko zrobić, dopracowaliśmy bardzo fajnie to łowienie uplejek, kluczowy był przypon, kluczowa była wielkość haczyka i nawet taka ciekawostka, udało nam się z Polski przewieźć pinkę naszą, ona się okazała mniejszą pinką niż pinka, która była tam i wielkość tej pinki haczyka idealnie się zgrywała dla nas z tymi uplejkami, które tam występowały, a tamte były pinki troszkę za duże i dłużej schodziło zawodnikom łowienie tych uplejek. My byliśmy szybcy w tym i okazało się, że właśnie na zawodach trzeba było ratować się tymi uplejkami. No i co mogę powiedzieć? No udało nam się zająć trzecie miejsce. To są wielki wynik, gratulacje. Na pewno przypuszczam, że w tym sezonie będziecie chcieli co najmniej zająć to samo miejsce. Na klubowe Mistrzostwa Świata w tym roku już będzie jechała jedna drużyna, bo odbyły się u nas klubowe Mistrzostwa Polski i teraz jedna albo dwie drużyny są już nominowane, bo powiększyli teraz pulę jakby do dwóch drużyn z jednego kraju. Aha. I chłopaki, my akurat nie startowaliśmy już na Mistrzostwach Polski, bo zostały one zorganizowane. Zostały one zorganizowane tak naprawdę dwa dni po naszym powrocie z Portugalii. Nie byliśmy w stanie się... Nie było takiej możliwości. Fizycznie byśmy nawet, nie wiem, czy dalibyśmy radę. Słuchaj Bartku, tutaj wiem, fajne sukcesy, bo bardzo dużo wędkarzy to widziało w internecie, co zrobiliście i za to szacunek. Ja mam takie bardzo pytanie dziękuję. Też o twoje zanęty. Powiedz mi jakiś taki flagowy produkt w twojej firmie. Co byś przedstawił? Jaką taką zanętę, którą uważasz na chwilę obecną, że jest taka top? Ja wiem, rozumiem, że na pewnie wszystko są prawda? Ale taką, czy masz taki jakiś jeden typ, który byś określił, że według ciebie to jest coś, co w tym sezonie 2020 będzie grywało. Tak naprawdę nie każda zaneta może się wszędzie sprawdzać. To jest oczywiste, tak. Ale procent, jeżeli chodzi o metod mix epidemii, o F1, o chodkę z konopią, ludzi, którzy są zadowoleni z tych zanet i ilość sprzedanych tych produktów, pokazuje nam jakość tego produktu. I to są dwa flagowe metod mixy marki Fidobyte. Natomiast w tym roku, od tak naprawdę marca, kwietnia, pracowaliśmy bardzo mocno nad metod miksami, które są stricte już
takie jak angielskie metody mixer, czyli sonobaj, dynamit, ich struktura, ich forma, ich domaczanie, puszystość. Tak, i udało nam się osiągnąć technologicznie ten proces. Też chłoną bardzo dużo wody, nawet w stosunku 3 do 1, 3 kubki powiedzmy zanęty, 1 kubek wody, a czasami nawet, bo teraz jeszcze to dopracowaliśmy lepiej, bo klienci jeszcze bardziej byli przyzwyczajeni do sonobajta niż... Czyli to jest ważne, żeby słuchacze też wędkarzy. Tak, i właśnie dlatego też nasze metodmiksy niedługo pojawią się w 2-kilogramowych opakowaniach. I będzie cena konkurencyjna już do angielskich marek całkowicie. No i uważam to za taki jakby sukces nasz mały też w 2019 roku, że dopracowaliśmy i doszliśmy do tego. A teraz zobaczymy i rynek pokaże zweryfikuje ten produkt. Ale my się tego nie obawiamy, jesteśmy pewni tego produktu, no niemalże tak jak epidemii Wiedeńki. Właśnie, mam pytanie, dlaczego epidemia? Skąd taka nazwa? To był zupełny przypadek. Tak naprawdę kolorystyka etykiety, kolorystyka zanęty. Początkowo miał być to całkowicie inny produkt. Coś żeśmy przesiali, coś żeśmy odsiali. I nagle wyszedł taki miks, zaczęliśmy go głowić na niego. A epidemia, nie ukrywam, że tutaj jest też ukłon w kierunku mojej małżonki, mojej Kamili, którą pozdrawiam serdecznie. Bo siedzimy sobie przy kawce wieczorkiem i rozmawiamy właśnie o jakichś takich smaczkach, które można wrzucić do firmy. Oczywiście nie może być tego za dużo, bo zacznie to wyglądać komicznie, ale takie właśnie raz na jakiś czas nazwy mają swój jakby charakter i potrafią się potem okazuje obronić. I w przypadku epidemii tak było. Pomyśleliśmy sobie, że może to będzie produkt, który będzie właśnie szerzył się bardzo mocno na rynku, a co się może szerzyć? Tylko epidemia. No i tak to powstało. A potem powstała jedna, druga firma, która chciała nas podrobić z tym produktem. No i nasza wspaniała ekipa, Feeder Bite Family, wpadła na pomysł, żeby wymyśleć jakieś fajne, ciekawe hasło do tego. No i powstało hasło "Epidemia jest tylko jedna". No i tak, takie przypadkowe... Epidemia jest tylko jedna, dokładnie, pamiętajcie. Epidemia jest tylko jedna. Są podobne już zanęty, które niekoniecznie są tym samym, ale epidemia jest tylko jedna. I stąd właśnie to hasło powstało. Słuchaj, powiedzmy może też, gdzie można kupić zanęty, oprócz stacjonarnych sklepów, nie wiem, czy macie stronę, czy macie jakiś sklep internetowy, tak żeby ten użytkownik, który na przykład jeszcze nie miał możliwości ani styczności z waszym produktem, gdzie ewentualnie on może taki produkt zdobyć? Mamy swoją stronę internetową, federbike.pl. Na naszej stronie internetowej jest zakładka Nasi Partnerzy. Klienci wchodząc na naszą stronę mogą w pierwszej kolejności zajrzeć do tej zakładki, zobaczyć sobie wykaz sklepów, bo być może akurat w twojej okolicy jest ten sklep, w którym możesz sobie zakupić, nie płacić za wysyłkę. My nie mamy żadnych pakietów rabatowych ani nic, po prostu te produkty nasi fani, można powiedzieć, kupują już u nas, ale mamy już bardzo dużo sklepów na terenie całej Polski stacjonarnych, gdzie można ten produkt kupić. Nie wszystkie sklepy są w tym wykazie, bo na bieżąco staramy się uzupełniać tą listę, ale tych sklepów przybywa. W takim wypadku można zadzwonić do nas bezpośrednio, zapytać, czy nie ma w tej okolicy jakiegoś sklepu. My bardzo chętnie odsyłamy do naszych partnerów. Uważam, że to jest bardzo w porządku w stosunku do naszych klientów, a klienci właśnie, którzy mają sklepy stacjonarne, są dla nas podstawą i do współpracy. Także super, bardzo. Co mogę tutaj życzyć? Dużo, dużo sukcesów w tym bardzo nowym roku. Dziękuję. Niech ta epidemia się rozszerzy jak najbardziej. Niech wszyscy chorują na tę epidemię. Ja jeszcze muszę jedną rzecz dodać. Jasne. Oczywiście z tej strony chciałem podziękować całej mojej ekipie, wspaniałym ludziom, którzy budują razem ze mną całą markę. To jest bardzo ważne. Agata, Romek, Kamil, Jacek, Mateusz z Jazgarza ze sklepu w Łańcucie. No, żebym kogoś nie pominął. Michał, no, każda jedna osoba, ważne, która dołożyła jest dobra ekipa, to wszystko ma prawo dokładnie być, się w tym fajnie rozrasta. Mam nadzieję, że czuć ten klimat od nas i że tego nie zatracimy. Chcemy po prostu w tym być. Jeszcze raz serdeczne dzięki, bo bez was nie byłoby tego sukcesu, jestem pewien tego. Także dziękuję jeszcze raz i życzymy tylko i wyłącznie dużo sukcesów. Dziękuję. Pamiętajcie, wam również. Epidemia, trzymajcie jest się. Jest tylko jedna. Dzięki.